3 stycznia, poniedziałek, z Ewangelii świętego Jana. Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. To świadectwo świętego Jana, który mówi, wpatrując się na Jezusa, ujrzałem Ducha Świętego. Ujrzeć Ducha Świętego to dla człowieka ogromne przeżycie. My nie ujrzymy tego Ducha wzrokiem, oczami. My tego Ducha możemy ujrzeć sercem. My możemy go poczuć w sercu, kiedy on do nas przyjdzie. Można odczuwać to działanie Ducha Świętego, jak odczuwał Jan, patrząc na Jezusa. To serce mu powiedziało: zobacz, Duch Święty zstępuje. To apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku, kiedy Duch Święty zstępował na nich w postaciach tych języków, odczuli sercem bliskość Ducha Świętego. Moi kochani, to kapłan, kiedy codziennie sprawując Eucharystię, wyciąga dłonie nad złożonymi darami na ołtarzu, przywołuje Ducha Świętego. My Go nie widzimy, ale On jest tam obecny w tej tajemnicy przeistoczenia. Moi kochani, Duch Święty tak naprawdę nieustannie działa w naszym życiu. Szkoda, że tak mało mówimy o Duchu Świętym. Szkoda, że tak mało kapłani w kazaniach, w swoich konferencjach, nauczaniu mówią o Duchu Świętym. A trzecia osoba Boża. Nie przybliżają nam tej osoby Ducha Świętego. A przecież na tym Duchu Świętym, poprzez tego Ducha Świętego, Chrystus buduje cały Kościół. Tam w Wieczerniku właśnie, kiedy wstępuje Duch Święty, powstaje Kościół. Kiedy przyjmujesz sakrament bierzmowania, przyjmujesz znamie Ducha Świętego, stajesz się dojrzały w swojej wierze. Moi kochani, On nieustannie, może właśnie jak gołębica nad nami, może jak te języki ognia, ten Duch Święty wypełnia w nas swoją osobę. On jest nieustannie, tylko czy my potrafimy się na Niego otworzyć, na Jego działanie? To zależy od naszego serca, na ile ja potrafię się otworzyć, na ile potrafię, pozwalam działać temu Duchowi Świętemu w swoim życiu. Duch Święty jest tym, który nas prowadzi w tym Kościele, prowadzi do świętości, do Boga. Z serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia, do zobaczenia jutro.